Cześć, z tej strony Talib, zapraszam was na kolejny odcinek Wiedźmina. Niestety znowu straciłem, tym razem już tylko dwa odcinki. I zaczynamy w tym samym miejscu, w którym rozpoczęliśmy nasze przygody dwa odcinki temu. I po prostu będziemy musieli to przejść jeszcze raz. Zatem nie przedłużając, wracamy do gry. Wiem, że Kuroliszka na razie musimy sobie odpuścić, gdyż jest on dla nas za mocny. Niestety dwa razy chyba podchodziłem, żeby go pokonać. Teraz biegniemy do guślarza, aby razem z nim odprawić rytuał dziadów. O matko, dobra, źle, tędy muszę. W jak najwęższym miejscu przepłynąć. Teraz zobaczymy, czy do guślarza będzie można się... O kurde, źle też. Jak tu wejść, no gro. Tutaj. A, jaki ślisk. No zawracaj, Geralt, wychodź z tej wody, przeziębisz się, kurde. A, zapomniałem, wiedźmini są odporni. A zobaczcie, co jest najlepsze. Tutaj ten ciul cały czas leży, nie? Ja go przecież zabiłem. Ale się chyba wziął i zbagował i on teraz cały czas będzie tutaj leżał. O nie, no o, można przejść pod taką chatą w końcu. No kurde, gro, co ty robisz, ja się pytam. O, też jakiś był taki frame drop przy przejściu. No nic, biegniemy. Tutaj, okej. Zobaczmy, gdzie możemy się przenieść, żeby guślarza po prostu móc... Nie! Kurde, zapatrzyłem się na drugi monitor, no i prawie mnie to życie kosztowało. Dawaj, Geralt, kurczę. Dobra, szybka podróż i zobaczmy, gdzie możemy udać się tutaj do guślarza. Żeby mieć w miarę blisko. Dobra, na kłomnicę mamy się od razu udać, nie do samego guślarza. Dobra, to przenieśmy się na kłomnicę. Okej, dobra, jesteśmy. Ja w tym czasie jeszcze sobie pomedytuję troszeczkę. No nie, bez przesady. Tak, dobra. Godzinka nam dużo dała. Okej, zapiszmy sobie grę. Piszmy te sprawy rodzinne. Powiem wam tak, ja już wcześniej grając... Oj. Dobra. No chodźcie górę. O! O matko, Quen. Dobra, udało się. Chodźcie, bo expa nigdy za wiele. Zdjął mi Quena? Jeszcze chyba nie. Rzucę go jeszcze raz. Złożę, znaczy się. Bo wiedźmini, kurde, oczywiście, jak ja już wielokrotnie popełniałem ten błąd, wiedźmini przecież znaków nie rzucają, oni znaki składają. Odejdź jeden z trzecim i drugim. Jak się regenerują? Od czego, kurde? Już nie mają żadnych zwłok do jedzenia tutaj. Dobra. Uwalniamy go. Dobra, zobaczymy, może się uda. Ajajaj. Dobra, lekko mnie drasnął. Okej, tylko z dwóch coś wypadnie. Jad. I co jeszcze mamy? Krew gula. No dobra. Wiem, że zanim wejdziemy tutaj do tego guślarza, najlepiej będzie się zaopatrzyć jeszcze w olej przeciwko właśnie trupojadom. To głównie z nimi będziemy walczyć. Bo oczywiście nasze zadanie będzie polegało na tym, żeby ochronić tych ludzi przed tym, co może wyjść z wody. I nie tylko. Zobaczycie. Naprawdę bardzo fajny motyw z tymi dziadami. Dobra, ja sobie tutaj wezmę. Nałożę. Na razie z tych glifów nie będę korzystał. Nie wydaje mi się to potrzebne. Zaczekaj jeszcze.
A, okej. Kurde, olej nałożyłem, zapomniałem. Miałem się z nim spotkać o północy. Nie wiem, czy samo odpali? Na tym świecie. Nie wiem, dobra, mogłem to inaczej zrobić. Ekwipunek, tak, tak. Olej przeciwko tylu pojadom. Okej, na srebrny miecz nałożony. Dzień dobry, panie guślarzu, przyszedłem porozmawiać. W samą porę. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy działania. Spoko, mówisz i masz. Zaczynamy, gościu, kurde, lecimy. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Spoko, mówisz i masz. Dobra, dawaj mnie to srebro. Od razu Quen. To, co po nim następuje, każdy z nas sam jest. Słuchajcie się właśnie w tekst tych dziadów. Z książki są, kurde, zaczerpnięte. Czy gotowiście na spady? Burza się już czekamy. Hopej, hopej. Wtedy dziady. O właśnie, widzicie? I już tutaj wychodzą. Utopcy i baba wodna. Trzeba po prostu bardzo dobrze to rozegrać. Szczerze, za pierwszym razem te utopce mnie zabiły, no po prostu byłem w szoku, że to im się udało. O, babka, baba woda mi zjęła. Ojej, 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 Quen mi całkiem zdjęła. Dobra, matko, uciekaj, Geralt, uciekaj, kurde. No właśnie, dobrze. Nic nie widzę. Dobra, o matko. O, okej, okay. To on tego zabił. Wiecie co, ja wezmę tą jaskółkę. Wcześniej, kurde, udało mi się w ogóle nawet nie być draśniętym przez tą babę wodną. Dobra. Matko, co za... ciulstwo. Dobra. Chodź tu, babo wodna. No chodź, nie uchowaj się. Dobra. Aj, fuck, 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 fuck. Nie idzie mi. No nie, serio? Nie ma zmiłuj, kurde. Masz tylko 7 level, a tak mi psujesz krwi. No, Geralt, złóż ten znak. No, kurde, dobra. Padła. No nie, no powiem wam, tragedia. No, w ogóle nie szło z nią walczyć dobrze. Czy się mylę? Dobrze słyszę. Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kądziel płonie w żarze. Co to jest kądziel, ja się pytam? Niechaj duch zabierze głos. Wnet poznamy ducha los. No i zobaczycie, jaki duch się pojawia. Aż się zdziwiłem w sumie. Zapytajmy go, kim jesteś, duchu, który przybywasz? On wie. Ale ja nie wiem. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcowo. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. No i przyszli łowcy czarownic, kurde. Będą robić nam problemy. Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy mus nam pomóc błąkanym duszom? Hilt, nie będę tolerował nekromancji. Nie, to jest, nie jest nekromancja jeszcze, ciulu. Nie no, jasne, pomożemy. Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. A ja nie mogę pozwolić, żebyś miał taką paskudną paszczę. Brać go, a ludzi rozpędzić! Nie, nie, bo mi srebro wyciągasz, Geralt. Zepsujesz srebro. O matko, o matko. Dobra. Dobra, Quen, załaduj się. Kurde, myślałem, że mi się uda uciec.
Gościa w pół przecięło, ładnie. Dobra, z tym już będzie łatwiej. Weźmy go tak, myk, myk, myk. Dobra, już się uda, dobra. Pozamiatany. Guślarz też sobie poradził z jednym, ładnie, ładnie. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. Co masz na myśli? Kto przyjdzie? Czym szkodzi przelanie krwi? Kron został zbrukany. Zejdą się te, które łakną ludzkiej posoki. Jak bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele. I guślarzowi uda się skończyć. Dobra, lecimy z tematem. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ja już chcę wejść do ekwipunku. Trzeba dokończyć dziady. Szykujcie się. Bo chyba pamiętam, co przyjdzie. W sumie nagrywałem to jakieś 10 godzin temu tylko. Każdą przebadamy. Ucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Nic nie będzie, kurde. Coś ich krzemrze, coś ich piska. Ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, ucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Upiory! No właśnie wiem. Ta ziemia została zbrukana krwią. Jednak nie dokończymy rytuału. Ludzie, ratujcie się! Uciekajcie, komu życie miłe! Trzy upiory, dobra. Chyba się już nie da użyć oleju przeciwko upiorom. No właśnie. Quen, Quen, odejdź, odejdź, wydupiej! Wydupiej, Quen. Dobra. Mamy. Kurde, nie udało się. Ajajajajajajaj. Upiorze, panie upiorze. Co pan robisz najlepszego? Quen. Dobra, upiory to trzeba tak po kolei wykańczać. Dobra. No, zablokowałem się, no kurde. Bo mnie dojedzie jeszcze. Quen. Dobra. Zamiecione. Już po ostatnim. Jak widać, ten znak jak się rozpadł, kurde. Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci. Słuchajcie, ja sobie słuchaweczki poprawię trochę. Boi się starego Jamroza. No właśnie, upiór nazwał cię ojcobójcą. Coś, czyli żeś go zabił. Na to wychodzi. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Ale powie nam, dowiemy się. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Matko, ale mi się ziewać chce. Nie wyspałem się trochę. Muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Powiem wam, ciało jest tak daleko, trzeba pół mapy dymać. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. Spoko, Geralt. Ja sobie jeszcze poszukamy tutaj... zwłoki przeszukamy. Bo, ponieważ, a Y-kiem, no kurde, nie mogę się przyzwyczaić, że Y-kiem się podnosi wszystko. Sztabka stali, tego wcześniej nie zebrałem. Dobra, mózgu topca tylko. Ja tutaj chcę tych łowców czarownic. Bo oni mieli fajne rzeczy ze sobą. Pamiętam, jeden miał miecz. Jest jaki lepsiejszy łowców czarownic. I... pamiętam, że on był nawet lepszy od tego, co ja mam. Kurde, gdzie on leży? A tutaj się zaczaił. Oj, to jest właśnie chyba ten lepszy miecz. Dobra, tutaj jeszcze tak. No, a, dobra, Y. Brawo, brawo, Geralt. Brawo, no po prostu brawo, jesteś moim mistrzem. Wejdźmy do ekwipunku. To nie jest lepsze, ale ten jest dużo lepszy. Tego, który my posiadamy obecnie. Okej, zrobimy tak, tak. Prześpimy się do rana. Zapiszemy sobie grę. No nie, jeszcze nie możemy zapisać z gry.
Geralt musi wstać. Okej, okay, super, zapisz. Nadpiszmy sobie jakiś ten poprzedni save. Mamy 1000 metrów, kurde. Jak ja mam się tutaj dostać? To mnie zastanawia. Ja chyba łódkę wtedy jakąś dorwałem. I popłynąłem do tego bagna. A, tutaj jest właśnie. Z tym bagnem nie będzie problemu, ale jest tam inny jegomość, który musimy się zająć. Ale to też jeszcze, kurde, jesteśmy na niego zacięcy troszeczkę. Dobra, płyńmy tą łódką. Dawaj, dawaj. No i to jest to szybciej niż normalnie. A, to jest normalnie, a to jest szybciej. Super. Ale powiem wam, naprawdę Redzi bardzo, ale to bardzo postarali się w kwestii oświetlenia. No po prostu aż chce się mrużyć oczy czasami, jak to słońce daje po nich. No po prostu, no piękna, ta gra jest piękna. Chciałbym jeszcze zobaczyć ją na grafice Uber. Wtedy to już w ogóle, kurczę. A tak, to sobie niestety musimy popłynąć kawałek. Tam będziemy na... Bo to dopłyniemy na taką jakby mini wyspę i będziemy musieli się rozprawić z obozem deserterów. Ale mamy taki plus, że w tym obozie jest znacznik szybkiej podróży. No ale zanim my tam dopłyniemy, to trochę minie niestety. Dawaj, kro. A zaraz, ja jeszcze sobie tak rzucę okiem tutaj. W alchemię, czy ja mogę coś nowego... O właśnie, biały miód mogę wytworzyć. Aha, okej, okay, tyle. Ja pamiętam, że kupiłem składniki u tego... Właśnie u guślarza. I będę mógł sobie wytworzyć parę nowych petard. Znaczy chyba jedną nową petardę i... Nie wiem, czy odwar? Nie, odwar chyba nie. Jakąś nową miksturę, tak mi się przynajmniej wydaje. Matko, jak to daleko jest. Jeszcze 400 metrów, a to się tak wolno płynie. Nie można jakoś ardę darzucić Geralt, no. Tyle czasu płynąć. Jeszcze tutaj widzę, że przy nagrywaniu, że jakieś szumy się nagrywają. Nie wiem, skąd oni to zbierają. Ten mikrofon, kurde. O, utopce są pod wodą. Świetny też jest motyw, że utopce mogą cię zaatakować. Tylko, że moim zdaniem jest jeszcze taki problem. Mogłoby być lekkie, leciutkie ułatwienie, że pokazuje strzałkę tuż przy ekranie, przy krawędzi ekranu, w którą stronę, z której strony przychodzą te utopce. To byłoby naprawdę bardzo, ale to bardzo pomocne. Czekajcie, które ja się wtedy tutaj wpłynąłem? Chyba tam... O, SMS-a dostałem, moment. Ale poczekajcie jeszcze, ja sobie rzucę okiem na mapie świata. Gdzie ten obóz był? Tutaj był gdzieś ten obóz przecież. Deserterów. A może to był na innej wyspie? Nie wiem, nie pamiętam. Dobra. Wiem, że tutaj obok są utopce jakieś. Poczekajcie jeszcze chwilę, ja jeszcze rzucę okiem na tego mojego SMS-a, bo czekam na wiadomość. Aha, okej, okay, dobra. Paczka została odebrana z paczkomatu, tylko dziwne... A, to był mail, okej. Okay. Dlatego przyszedł z opóźnieniem. Okej, okay, wpłyńmy sobie tutaj. Okej, okay, no i łódź uszkodzona, no super. Na szczęście tam jest druga. Dawaj, dawaj, Geralt. A właśnie, zapomniałem, że tutaj są zgnilce. Może jeszcze się uda, ekwipunek. Olej przeciwko trupom pojadom. A, super, udało się. Będę im więcej obrażeń zadawał.
No chodź, panie Zgnicu, chodźcie, Zgnice. O fuck, ja nie rzuciłem znaku. Spieprzej, 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 spieprzej. Spoko. Ten gość będzie miał dla nas zlecenie. Będziemy musieli pokonać jakiegoś mdlaka. Ale niestety... O właśnie, o dobrze, 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 dobrze. O. A, super. Widzicie, tak się załatwia, kurde, takich ciuli. Dobra, wszystko podniesione? Nie, jeszcze z jednego mogę coś podnieść. Tutaj są te zwłoki, okej. Okay. Zbadajmy te. Bagno zakonserwowało zwłoki Jamroza. Guślarz roztrzaskał mu głowę. No nie pierniczył się. Spalić to ciało, żeby upiór odszedł. Mamy igni, czekajcie, odejdę jeszcze kawałek i dopiero podpalę. Bum! Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. No i po robocie. Dobra, tutaj porozmawiamy z Lesławem. Panie, uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Jak to? No panie, co to za potwór? Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jeno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek, ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepia mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów. Humanoid, lunarny tryb życia. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. No, poszli chłopi, no i niestety, kurde, zaginęli. Wrócili. Ja się bojałem. No i bardzo dobrze, chociaż żyjesz dzięki temu. Nikt już na bagna nie chodzi, obóz stoi pusty, a tam taki torf jest, panie. Czarny jak smoła, tłuściutki i na opał dobry. Dobra, dobra, panie, nie interesuje mnie, na co on jest dobry, no nie pierdziel mi tu głupot. Bieremy się do roboty. Znaczy, najpierw to przyjmiemy to zlecenie. Rozumiem, za darmo przecie nawet wół. Ale zależy mi, żeby mieć lepszy miecz. Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? No, weźmiemy chyba 260 wtedy było. 265 chyba nawet. Oj, dużo sobie śpiewacie za usługę. No właśnie. Ale niechaj będzie, zgadzam się. Dobra, to bierzemy się do roboty. No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe... Z tym mdlakiem jest jedna... Bo to z mdlakiem będziemy walczyć. On ma jakąś tam własną nazwę. Tylko, że jest z nim jeden problem. Jest bardzo mało miejsca, gdzie możemy uciekać przed jego atakami. On się teleportuje za nas. To jest naprawdę słaba rzecz, no kurde, ciężko jest się rozeznać w tej jaskini. Jeszcze musimy kota zażyć dodatkowo, żeby móc walczyć, bo nie widać nic po prostu. To nie jest zwyczajna mgła, ten zapach. O matko, ale ja biegnę po prostu. No dobra, tutaj się znalazłem, super. Mogę przeszukać. Tutaj zwłoki chyba jakieś leżały, pamiętam? Nie, czy mi się to wydawało? Tam z boku leżały, dobra, ja sobie tylko wszystko popodnoszę. Bo tutaj można było poznajdować jakieś fajne rzeczy, z których będzie mamona. Czekaj, najpierw beczki, butelki wody są ważniejsze niż te zwłoki leżące. Nawet nie zdążył wyciągnąć broni. Otwór musiał uderzyć z ukrycia. No super. Dalej. Geralt. Dawaj ten dwugrot. Nie, tak, dwugrot. Powinienem użyć oka. No dobra. O, matka, zapomniałem o tych utopcach. Sztuk 4 są. Dobra. A, udało się. Dobra. Quen. Kurde, dosięgnął mnie. Dobra, ja sobie podskakuję jeszcze chwilę. Okej. Okay. Ładnie, dekapitacja poszła. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, udało się, super.
A, i tylko z jednego coś wypadło. Nie, z dwóch, kurde, stałem nad nim. Serce potwora. I tutaj zaraz Okanehalemi będziemy musieli użyć. Ja się tylko zastanawiam, gdzie on to wszystko trzyma. Jeszcze mi się srebrny miecz zużył, no nie. Okej, okay, no i co z tego? Tutaj jeszcze ten kamień trzeba ogarnąć. Magią robi się ciekawie. No, ciekawie bardzo. Zbadajmy to ciało. Pazurów są różne, czyli żeruje tu kilka osobników. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. Nie kaszl. Było nie palić, kurde. To byś teraz nie kaszlał. A, tutaj już byłem, okej. Okay. No i tutaj ogólnie w tej jaskini siedzi mglak. Pamiętam, że o tutaj ten kamień trzeba po prostu odtegować. Właśnie. Ale niestety, powiem wam, na razie sobie to odpuścimy, bo mnie dojechał, niestety. A zadania poboczne mieliśmy zrobić. I ogarnąć dziad do końca. 1700 metrów, no tak, ale... Dobrze, ja się udam do tej mojej łódeczki. Tej albo tej drugiej. A, i dobra, i tutaj na mnie wyskoczą utopce. Pamiętam. Właśnie, bo pamiętam dobrze, że to są te o, jeden utopiec, ale jest wysokolevelowy. Ma dziewiątkę. No wychodź z tej wody! Chodźcie po kolei. No i co? No i chodź. Dobra, Geralt, uciekaj. Uciekaj, kurdyźwa. Pamiętajcie, że nawet wiedźmin dupa, kiedy wrogów kupa. Dobra. Cięcie, odskok, cięcie, odskok, cięcie, cięcie, cięcie może, dobra, odskok. Idź mnie stąd. Idź być utopcem gdzie indziej. Dobra, wyjmijmy sobie jeszcze jedną jaskółkę. Muszę odczekać, aż się Quen, tutaj wigor zregeneruje. No chodź. Matko, jeszcze jeden się pojawi, dodatkowy przylas. Dobra, wiecie co, ja to spierdzielam, bo mnie dojadą te utopce. Wskakuj. Skikaj do wody. A, bo tam jest gniazdo potworów. No dobra, jeszcze tu przybędę. I tak, więc nie robi mi to różnicy na razie. Rzućmy okiem na mapę świata. Gdzie mam do guślarza się udać? A, okej, to tutaj jest. Dobra, udamy się na to miejsce. Bo tam mamy obóz dezerterów. My sobie ich dojedziemy. I dzięki temu będziemy mogli chyba sobie odblokować ten znacznik szybkiej podróży. Co nam efektywnie pomoże przybliżać. Przemierzać tutaj te obszary moczar. Ziemi niczyjej. Wyjdziemy z tej łódki, to sobie tutaj weźmiemy, zapiszemy grę i sobie pomedytujemy, żeby nam się odnowiły jaskółka i tak dalej. No dobra, dawaj, dawaj. Tak się parkuje łódkę, kurde blaszka. Wyłaź. Hopaj. Dobra, tutaj... Okej, okay, godzinka minęła. Tutaj select. Znaczy select back. Zawsze mi się myli, że tam jest select. No nie, szczerze, kota zużyłem. Pomyliły mi się przyciski, no. Jad wisielców sobie weźmiemy, bo z ludźmi będziemy walczyć. To jest chyba ten. Tak. Na broń stalową zakładamy. I biegniemy.
zając. Dobra, no i tutaj, tak jak mówiłem, właśnie mamy ten obóz dezerterów. A, renegatów, przepraszam. O matko, ja znaku nie rzuciłem sobie. Dobra. Kurde, będzie strzelał, właśnie. Dobra, dowódcę trzeba dojechać, bo nie jest chyba najmocniej. Trzy, fuck, 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 fuck. Kwak, znaczy się. Dobra, o! Ten z włócznią, kurde, jaki ciul. Dobra. Dobra, tutaj mamy renegata, który z kuszy szyje do nas. Tutaj kolejnego pewnie, dobra. O, super. Wykończyliśmy tutaj chyba czterech tylko tych renegatów zostało. Jak się zbagowali. Okej, dobra, wykończony. Kurde. Co jest z nimi? Kurde, tak szybko padają? Aż jestem w szoku. No chodźcie, chodźcie. Come at me, bro! Dobra, jeszcze ten został. O, pięknie, dobra. Wykończony. Teraz trzeba ich wszystkich przeszukać. Właśnie, tutaj był ten dowódca renegatów. Widzimy, i on miał ze sobą klucze. Tutaj będziemy mogli gościa uwolnić, tylko nie pamiętam. A, on powie, że nam da nagrodę, jak do jakiejś wsi pójdziemy. Teraz sobie chociaż. O, fistek. No ładnie, ćpuny, kurde. Wciągają takie rzeczy niedobre. Narkotiki, kurde, gro. Coraz bardziej mnie denerwuje gra na padzie. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem. Otwieraj. Nie mam przy sobie złota ani nic, ale odwiedź mnie w Glińsku, to dostaniesz taką nagrodę. Okej, bo się gra baguje, żeby się nic nie stało czasem. Okej, w Glińsku, no dobra. Postaram się zapamiętać tą nazwę wioski. Ile tu proszków mają? Alchemików, matko. No dawajcie, dawajcie. No Geralt, podnoś to wszystko, co się da. Ile rzeczy. Dobra, tylko dobrze. O, tam jest jakaś skrzynia lepsza. Nawet chyba dwie, wydaje mi się. Oj, ludzie kochani. Ile tutaj rzeczy można popodnosić. To jest tyle shitu. Aż ciężko uwierzyć, że to w tej grze to upchnęli. Oczywiście to musi być proceduralnie generowane, bo inaczej to nie miałoby sensu. Dobra, ja sobie tą grę zapiszę dzięki temu. Zapisz grę. Obrońcy wiary, ok. I udamy się gdzieś, gdzie guślarz jest blisko. A, to jest tutaj. Dobra. Tam jest guślarz. Się udamy do tej wsi. Tam mamy kowala znajomego, który nam powinien pomóc. O matko, już mamy 33 minuty odcinka, no dobra. To w takim wypadku ja jeszcze udam się tutaj do kowala. Już go widzę. Dzień dobry, panie kowalu. No. Pokaż mi swoje towary. Rozejrzę. I mu posprzedaję, co mi jest niepotrzebne. O matko, ile kasy po prostu. Aż jestem w szoku. To sobie zostawię. Choć nie, on jest tak słaby. A nie, zwiększam od znaków. Dobra, dobra. Kasa się zaczyna zgadzać powoli. I nie będziemy nic wytwarzać, ale na pewno sobie ten 108. No dobra, no. Tą brzytwę też byśmy naprawili. Tutaj wytrzyma, tutaj też, no dobra. Dobra, pożegnamy się, no, a ja was też pożegnam serdecznie, najpierw dziękując za obejrzenie tego odcinka, jeżeli wam się spodobało, dajcie suba, dajcie także lajka, pamiętajcie, że zawsze możecie mnie znaleźć na Instagramie i Facebooku, linki macie standardowo w deskrypcji. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!